Okej. Okay. Tutaj mamy teraz troszeczkę większy problem, ponieważ nadchodzi era Night to Silence. Era to jest ogólnie, jak wypuścili album, unikałem go jak ognia. Wszędzie go widziałem, ale miałem cały czas wrażenie, nie, on będzie, musi być jakiś overrated, coś. Odkryłem go, że tak powiem, pod koniec roku. Przesłuchałem. Zakochałem się w tym albumie, absolutnie kocham ten zespół. Instrumental version Gungrave, w sensie jak mamy, jak jest wideo na YouTubie, jak gra na gitarze, to kocham to, oglądałem to tak wiele razy, że to szok. Nie wiem, gdzie z tą piosenką pójdziemy, ale chcę już wiedzieć, więc oglądajmy. Chugs. Nie, nawet tak słyszę, jakby, no w sumie do zera, tak zaznam powie, era, jak era. Tego potrzebowałem. Thank you.
Piękne outro nas czeka. Gdzie to jesteśmy w jego trakcie? Nie wiem, czy powiedziałem, nas czeka. Piękna piosenka. I co tyle, nie? Tak. Co mogę powiedzieć? Era. Jakby poziom był utrzymany, poziom jest praktycznie identyczny, dokładnie ten sam jak na ich self-titled album właśnie z 2021. Absolutnie cudowna. Wszystko tutaj było tak dopięte na ostatni guzik. Lead vocal. Znaczy w sensie lead vocal, wiecie co będzie. Harsh vocal. Clean vocal. Gitary. Perkusja. Cuda. Nie wiem jak duży piosenek będzie na tym, bo zakładam sobie, co rozumiem, że to będzie wersja po prostu deluxe. Tak. Nie wiem jak tam będzie piosenek. Może po prostu obczaję te, które nie były na zwykłym albumie. A może tego nie ruszę po prostu. Zobaczymy jak to będzie. Także, no cóż, podzielcie się opinią w komentarzu na temat piosenki. Czy myślicie, że odstawała od poziomu albumu, czy nie? Według mnie nie, ale to różne opinie każdy ma. No cóż, ja lecę do następnej. Na razie.